Witam serdecznie, Tomasz Sakiewicz. Od 6 rano wczoraj realizujemy specjalne wydanie Telewizji Republika. Specjalne wydanie, które jest poświęcone tylko jednemu tematowi. Tym tematem jest wojna na Ukrainie, napad rosyjski na niepodległe państwo, które ku zdumieniu całego świata stawia twardy opór. Wiemy o kilku tysiącach strat rosyjskich żołnierzy, kilkudziesięciu co najmniej wozach pancernych, kilkudziesięciu czołgach i kilkuset wozach pancernych zniszczonych, dziesięciu samolotach, kilku helikopterach. Te dane się zmieniają bardzo drastycznie i bardzo szybko. Również ofiary po stronie ukraińskiej, przybywa tych ofiar, ale szczególnie ofiar cywilnych. Mamy informacje o nalotach na osiedla cywilne, na szpitale, na przedszkola, nawet na samochody jadące drogą. Może uda nam się pokazać tę drastyczną scenę, jak rosyjski czołg rozjeżdża, po prostu samochód jadący sobie po jezdni. Takich scen mamy coraz więcej. Świat tężeje w proteście, aczkolwiek niezbyt równo i za wolno przeciwko temu, co robi Rosja. Rosja została zawieszona dzisiaj w Radzie Europy. Mamy też kolejne sankcje na 70% systemu bankowego, który został praktycznie odcięty od możliwości współpracy ze światem zachodnim. Mamy sankcje na rosyjskie technologie. Przygotowywane są już bezpośrednio sankcje na energetykę, ale bliżej nie wiemy jakie, i oczywiście na bardzo wiele osób z rosyjskiej oligarchii, w tym na Putina i Ławrowa. Ale to wszystko nie wystarcza. O tych sprawach i o tym wszystkim, co dzieje się na Ukrainie, jak my możemy pomóc, będę rozmawiał z Adrianem Stankowskim, publicystą, redaktorem naczelnym Gazety Polskiej Codziennie, też naszym dziennikarzem. Dobry wieczór Państwu. I z profesorem Bohdanem Chudem, który z Ukrainy łączy się z nami. Witam serdecznie, panie profesorze. Witam serdecznie, panie redaktorze. Panie profesorze, zaczniemy od pana. Jak w tej chwili wygląda sytuacja na Ukrainie? Z tego, co pan może obserwować, czy rzeczywiście jest tak, że ten pierwszy atak rosyjski został powstrzymany? Nie udało się tym nagłym atakiem przejąć Rosjanom władzy? No, na sytuację należy spojrzeć, powiedzmy tak, pod dwoma kątami. Pierwsze to sytuacja militarna i tu, tak jak pan redaktor powiedział, Rosjanom nie udało się zrealizować swój blitzkrieg. To znaczy armia ukraińska walczy, armia ukraińska bije przeciwnika i te straty, które ponosi strona rosyjska, pan znowuż już wcześniej wymienił. Druga strona to oczywiście reakcja społeczeństwa ukraińskiego na agresję Rosji. I tutaj widzimy, że społeczeństwo ukraińskie jest zgrupowane. Społeczeństwo ukraińskie stawi opór najeźdźcom i właśnie szeroki udział w walkach przeciwko Rosjanom tak zwanej terytorialnej obrony daje podstawę stwierdzić, że ta walka może z czasem przybrać charakter takiej wojny partyzańskiej przeciwko Rosjanom. I to jest bardzo cenne, bo jeżeli cały naród walczy o swoją wolność, to oczywiście on jest niezwyciężony. Pojawił się także trzeci wątek, o którym na pewno pan redaktor będzie mówił. Pojawiła się fala uchodźców, Ukraińców, którzy starają się przedostać się do Polski, żeby ratować się od ewentualnego zagrożenia z boku nacierających wojsk rosyjskich. I to jest też ważne, że Polska jako na pewno najbliższy nam mentalnie, historycznie, bliski po ludzku kraj nadaje taką szeroką pomoc ludności ukraińskiej, zwłaszcza kobietom, dzieciom, osobom starszego wieku, którzy starają się schować się na terenach Polski od zagrożenia wojny. Panie profesorze, jeszcze za chwilę do pana wrócimy. Tutaj wracam do mojego gościa, studia Adrian Stankowski.
Co my wiemy o sposobie walki, organizacji, postępach? Wiemy bardzo dużo o takich punktowych wydarzeniach, tak, że tu wylądowali, tam zaatakowali. Ale jak w tej chwili ta wojna wygląda tak naprawdę? Co to za wojna? Znaczy, to rzeczywiście bardzo trudno jest uzyskać spójny obraz, bo no, to jest wojna, to jest również wojna informacyjna. Wiemy, ja wnioskuję z tego, że Rosjanie no, nie ogłaszają wielkiego zwycięstwa, łagodnie rzecz ujmując. Nie wchodzą w jakieś triumfalistyczne tony, że idzie może im... ta prośba Putina do ukraińskiej armii, żeby sami obalili prezydenta Zełenskiego świadczy jednak o pewnej desperacji. To znaczy, tak, że nie udało mu się swoją armią. Tak, rzeczywiście jest tak, że Putin nie spodziewał się chyba aż tak twardego oporu armii ukraińskiej, aż tak twardego oporu całego społeczeństwa ukraińskiego. Tutaj wielka cześć i chwała tym żołnierzom. Tutaj do rangi symbolu urastają te termopile ukraińskie, czyli Wyspa Węży, którą nie dość, że no właśnie Putin stracił taki ważny argument jak symbol, tak? To jest coś bardzo ważnego. To jeszcze później stracił tę wyspę, którą się udało Ukraińcom odbić. To naprawdę są rzeczy bez precedensu. Ukraińska armia jest oczywiście w bardzo trudnym położeniu, bo Rosjanie mają gigantyczną przewagę przede wszystkim w powietrzu, jeśli chodzi o lotnictwo i broń rakietową. No ale broń przeciwlotnicza, ku zdumieniu chyba całego świata, radzi sobie. No jednak te 10 samolotów, o których... Ale rakiety są wszystkim strącane. Te 10 samolotów, o których wspomniałeś, to jest 10 samolotów Su-35, które teoretycznie miały być niezwyciężone i miały... No widzieliśmy scenę walki MiG-29, który jest samolotem starszym i troszeczkę innym, tak, bo to inny rodzaj, inny typ samolotu, ale generalnie starszym niż Su-35. I ten MiG-29 ukraiński strącił tego Su-35. Oczywiście jest zawsze kwestia doświadczenia pilota, no ale okazuje się, że ta przewaga technologiczna w powietrzu, w wyszkoleniu wcale nie musi być no, po stronie rosyjskiej. Ale ona jednak jest dosyć miażdżąca. Tutaj Ukraina po prostu, takiej wyrwy w tym rodzaju broni nie daje się zasypać bardzo szybko. Tutaj rzeczywiście Ukraińcy zrobili wszystko, co mogli przez te od 2014 roku, ale wszyscy akurat... mają naszą broń przeciwlotniczą, no właśnie, która już robi Rosjanom. Która się, jak widać, sprawdza, ale widać z brytyjsko-amerykańską przeciwpancerną, która się chyba też bardzo sprawdza. Widać z tego plan następujący. Mianowicie Rosjanie w tej chwili już chyba są zdeterminowani, żeby za wszelką cenę opanować Kijów. Oni chcą zrobić taką sztuczkę, że opanować Kijów, dzielnicę rządową tak naprawdę w tymże Kijowie, ogłosić, że tam jest jakiś nowy rząd i z nim zawrzeć jakieś tam, nie wiem, porozumienie. To oczywiście sytuacji militarnej ani oporu wreszcie kraju nie zmieni. Natomiast da jakiś taki polityczny wybieg Putinowi. Tylko to jest szalenie niebezpieczny moment. To właśnie, że Putinowi nie idzie dobrze, to moim zdaniem może go skłonić do sięgnięcia po drastyczne środki. Bo już dzisiaj Władimir Putin jest po prostu zbrodniarzem wojennym. To trzeba jasno powiedzieć. Atakowanie osiedli mieszkaniowych. Rozpoczął śledztwo w sprawie Putina. Atakowanie osiedli mieszkaniowych przez drony, które w dodatku są dosyć precyzyjną bronią, jest po prostu zbrodnią wojenną i Władimir Putin za to musi odpowiedzieć, ale przecież on zajął elektrownię w Czarnobylu, te szczątki elektrowni. Po co? No po to, żeby zagrozić całemu światu jakimś rodzajem wybuchu jądrowego. Po co są sprowadzone jednostki Kadyrowa? Przecież to są mordercy, to są szwadrony śmierci. Miejmy to pełną świadomość, co to są za jednostki. No, to są jednostki, które mają terroryzować Ukraińców. Putin chce po prostu cały świat, a najpierw Ukraińców przerazić tym, co jest żeby w stanie nie zrobić. Stawiali oporu. Ale zdaje się, że efekt jest odwrotny. Panie profesorze, ja mam wrażenie, że ten terror, który Rosja zastosowała, te atakowanie obiektów cywilnych, powoduje, no, widziałem sceny naprawdę bardzo wielu
młodych ludzi na Ukrainie, w średnim wieku, którzy zgłaszają się do armii, nawet z Polski wyjeżdżają, żeby tam się zgłosić. Czyli jednak jest ogromna mobilizacja dla obrony. To już nie jest 200-tysięczna armia. Pewnie już nie wiem, czy można to policzyć, czy ktoś to liczy, ale myślę, że ta armia to już liczy pewnie ze 400 tysięcy ludzi. Nie znam tych dokładnych liczb, ale właśnie to, co pan powiedział, że sporo młodych ludzi zgłasza się na ochotnika do tak zwanej obrony terytorialnej, o której już mówiłem, potwierdza o determinacji ludności ukraińskiej walczyć przeciwko temu terrorowi państwowemu, który stosuje Rosję wobec Ukrainy. Mamy ten krótki filmik czołgu rozjeżdżającego samochód, jeżeli uda nam się go pokazać. Zupełnie wstrząsające, bo to będzie jeden z symboli tych wojny. Bezsensowna próba, bo na szczęście przeżył kierowca, bezsensowna, zupełnie absurdalna. Czołg, który jest zagrożony jednak tym, że może zostać uszkodzony czy zniszczony z broni przeciwpancernej, poświęca czas, żeby zaatakować i rozjechać biednego kierowcę, który po prostu ucieka gdzieś pewnie z pola walki. No, barbarzyństwo przekraczające to, co widzieliśmy u hitlerowców. Właśnie było to osoba starszego wieku ponadto. No być może rosyjski czołg jest w stanie tylko osobę starszego wieku zaatakować. Nie, no to bezmyślna zbrodnia, to co widzieliście państwo. To po prostu jedna ze zbrodni wojennych. No natomiast ja powracam do tego bombardowania osiedli mieszkaniowych, bo o ile w przypadku, nie wiem, dowódcy tego czołgu to mógł być jakiś po prostu eksces bezmyślnego żołdaka, natomiast wydanie rozkazu bombardowania osiedli mieszkaniowych obciąża po prostu bezpośrednio Władimira Putina. Teraz, jeżeli on chce wejść do Kijowa, no to wejście do miasta, do wielkiego miasta, jakim jest Kijów, to się ocenia, że to jest 8 milionów ludzi może tam mieszkać, część niezarejestrowana, bo to trochę tak jak Warszawa, tak? Ale wejście do wielkiego miasta to jest koszmar dla każdej armii na świecie. Rosjanie w 99 roku weszli do Groznego i stracili tam 100 czołgów. Ja ostatnio oglądałem wywiad, rozmowę z dowódcą 20, oddziału 24 czołgów, który stracił 20 czołgów w ciągu pół godziny. Strzelali do nich jak do szczurów w beczce po prostu. To jest niesłychanie niebezpieczne dla wejście do miasta, zwłaszcza, że w sytuacji takiej ogromnej mobilizacji, bo wiemy to też z naszej historii. Czołg można zniszczyć naprawdę prostymi narzędziami, takimi jak butelka z benzyną, a Ukraińcy mają skuteczną broń, która im została dostarczona, te wyrzutnie Javelin, Enlow, to jest niesłychanie groźna broń, bardzo prosta w obsłudze. I jak widać, dosyć skuteczna po ilości zniszczonych rosyjskich czołgów. Panie profesorze, czy ja tak trochę ironicznie oceniam to wezwanie Putina, który wystosował dzisiaj, żeby Ukraińcy sami obalili swojego prezydenta, ale to nie jest jednak pewien gest bezradności, że Putin już wie, że tak łatwo się nie da, że to będzie długotrwała i bardzo krwawa wojna, w której on, może nie on osobiście, ale jego armia poniesie ciężkie straty. Czy to nie jest po prostu jednak dowód pewnej bezradności? Putin mówi wiele dziwnych rzeczy. Czasami wydaje się, że to jest osoba, która nie włada do końca swoim umysłem. I właśnie to on wyraża w tych swoich wypowiedziach, które widzimy i z telewizora. Właśnie to, co mówi, to, co pytał się pan, oczywiście świadczy o tym, że Putin się zetknął z oporem Ukraińców i dlatego, żeby w jakiś sposób usprawiedliwić się, czyli dlaczego Ukraińcy nie poddają się, dlaczego Ukraińcy walczą przeciwko Rosji, która jego, czy według jego słów przyszła ich wyzwolić, dać im demokrację i tak dalej. Właśnie on stara się przedstawić na przykład kierownictwo Ukrainy, dowództwo jako bandę narkomanów i degeneratów.
No takich słów rzeczywiście używa, no ale to myślę, że na kogoś, rzadko chyba na kogo działa to. I właśnie na nikogo. Na Ukrainie nie działa. Natomiast to co on mówi, przede wszystkim jest skierowane na naród rosyjski, na audytorię wewnętrzną, dlatego, żeby usprawiedliwić, dlaczego on poszedł wyzwalić Ukraińców. No a tak naprawdę my wiemy, że to, co on mówi o Ukrainie i o politycznym dowództwie Ukrainy, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. I to właśnie świadczy o tym, że on ucieka w jakiś sposób od ewentualnej odpowiedzialności za to, co on zrobił dwa dni temu, oddając rozkaz atakować Ukrainę. Specjaliści wojskowi zakładali, że krytyczne będzie pierwsze 48 godzin. Jeśli Rosjanom nie uda się złamać obrony ukraińskiej, to ta wojna się po prostu rozciągnie i przedłuży na bardzo długi czas. Panie profesorze, ale tak chciałem jeszcze, bo jest pan jeszcze na Ukrainie, więc chciałem, czy na przykład takie obrazki, czy może takie istotne sprawy w czasie prowadzenia wojny, jak na przykład, Ukraińcy jeszcze mogą dzisiaj oglądać telewizję, radio, czy mają dostęp do internetu, czy są w stanie na bieżąco informować się przez stronę ukraińską o tym, co się dzieje? Czy rząd ukraiński po prostu steruje jeszcze informacją? Bo wiemy o zniszczeniach masztów, i to blisko nawet polskiej granicy, masztów telewizyjnych, radiowych. Tak jest, mamy podobne informacje. W pierwszą noc był zaatakowany Łódzki, została wysadzona w powietrze wieża telewizyjna w Łódzku. Jednak wiemy, że współczesne metody przekazywania informacji dają możliwość śledzić to, co odbywa się nie tylko przy pomocy telewizora, ale również przez różne nośniki elektroniczne. I właśnie w związku z powyższym oczywiście, że toczy się wojna nie tylko w przestrzeni wojskowej czy politycznej, wojna to również w przestrzeni informacyjnej. I rząd ukraiński i armia ukraińska mają na razie możliwość przekazywać tą prawdziwą wiedzę o tym, co się dzieje ludności ukraińskiej, co wzmacnia duch ludności i właśnie pomaga mobilizacji na walkę z przeciwnikiem. Bardzo dziękuję. Nie wszyscy wspierają Ukrainę. Dzisiaj widziałem twojego tweeta, że miasto Warszawa odmówiło zerwania partnerstwa z Moskwą. No to oczywiście symboliczny gest, no ale Moskwa to przecież nie są dzisiaj Moskwiczanie, tylko to jest element władzy reżimu Putina. Dlaczego ta Warszawa dalej chce się przyjaźnić z putinowcami? Ja po prostu czerwienię się ze wstydu jako warszawiak od kilku pokoleń, bo to jest coś niewyobrażalnego. Drużyna niepełnosprawnych w futbol, taki amfutbol, zdecydowała się nie grać w jakichś tam rozgrywkach, stracić swoje miejsce. Drużyna Wisły Płock to samo. To jest mały klub, nie bardzo bogaty. Powiedzieli, nie będą grali z Rosjanami. Pan prezydent Trzaskowski powinien się zdecydować. Albo jeździ do Kijowa i żeby się fotografować z Witalijem Kliczką, albo chce zachowywać partnerstwo z Moskwą. No w takiej sytuacji liczy się naprawdę odrobina przyzwoitości, a tej odrobiny przyzwoitości zabrakło, bo to jest prosta rzecz. Ja w ogóle byłem zdziwiony, że Warszawa jest jeszcze w jakimś tam partnerskim związku z Moskwą, no ale w sytuacji, kiedy giną ludzie, kiedy są mordowani ludzie, bo to tak. I to nie jest zaszłość, bo oni dzisiaj powiedzieli, że nie zerwą tego. Tak. No i pani rzeczniczka warszawskiego ratusza, ja może zacytuję, żebyście państwo sami ocenili. Nie będziemy wypowiadać żadnej umowy, bo one w zasadzie mają znaczenie tylko historyczne. Od lat nie utrzymujemy żadnych roboczych stosunków. Nasze relacje z miastami rosyjskimi są o tyle trudne, że ambasada Rosji stoi na stanowisku, że Warszawa nie jest przyjazne dla Rosji miasto. To wszystko
wszystko jest bleblanie i naprawdę żenada. Po prostu no, w takiej sytuacji trzeba mieć odrobinę honoru. Łatwo jest podświetlić Pałac Kultury na żółto-niebieskie barwy. Trudniej jest zrobić coś konkretnego. Ukraino, przepraszamy Cię za prezydenta Trzaskowskiego. Panie profesorze... Ja tylko dodam jedną rzecz, że ten mój wpis w internecie wywołał trzęsienie ziemi. Ludzie są oburzeni, i żeby taka informacja może na Ukrainę poszła, że takie zachowanie po prostu jest w Polsce, no nie jest tolerowane. Bardzo dziękuję. Profesor Bogdan Chód i Adrian Stankowski w dziękuję tej części bardzo. Byli moimi gośćmi. Za chwilę porozmawiamy też o konsekwencjach medialnych tego, co się dzieje, i też nieoczekiwanej reklamie Ministerstwa Obrony na Facebooku.